Prorok Izajasz, który mówi o tym, że jest Bóg, któremu zaufaliśmy, w którym złożyliśmy naszą ufność. Ten prorok Izajasz pokazuje, na czym polega ta nasza ufność, to pokładanie ufności w Panu Bogu. Oto Pan Bóg roztacza przed nami perspektywę życia ostatecznego, w którym nie będzie łez, każda łza będzie otarta, nie będzie już śmierci, nie będzie lęku, obawy, będzie rodzaj przebywania z Panem Bogiem jak na uczcie. Oto Izajasz roztacza przed nami taką perspektywę. I rzeczywiście chce się wejść w taką perspektywę. Chce się zaufać Panu Bogu, ponieważ ostatecznie pragniemy być szczęśliwi. Pragniemy, żeby nasze łzy zostały otarte. Pragniemy, żeby nasze choroby zostały zabrane. Pragniemy, żeby te wszystkie niedoskonałości wynikające z popełniania grzechów, które powstały na skutek naszego grzechu pierworodnego, żeby to wszystko zostało usunięte. O tym właśnie dzisiaj mówi prorok Izajasz, zapraszający nas do życia godziwego zgodnie z Ewangelią Jezusa Chrystusa.